Witam po raz kolejny. Dzisiaj kontynuujemy nasze tematy dotyczące botaniki, a konkretnie roślin nagonasiennych. Dzisiaj przyjrzymy się kilku gatunkom kluczowym dla flory Polski. Będą to głównie drzewa, bo krzewów nagonasiennych no, to praktycznie dwa tylko gatunki. No, ja o nich wspomnę, tak, one nie mają większego znaczenia dla nas, no ale te drzewa są istotne i naprawdę moim zdaniem warto je znać, w ogóle rozpoznawać, że one należą do nagonasiennych i dlaczego. No i też odróżniać, tak, chociażby takie gatunki jak jodła i świerki, sosna, które no, niestety często ludziom się po prostu mylą, tak. Także o tym dzisiaj będzie rozpoznawanie grupy, rozpoznawanie poszczególnych gatunków oraz jeszcze przypomnę o ich znaczeniu, bo rośliny mają znaczenie kluczowe dla życia na Ziemi, o czym naprawdę trzeba sobie ustawicznie przypominać, tak? Wyjaśniam też zagadkę z ostatniego odcinka. No nie była trudna, pytałem o największe drzewa na świecie, gdzie występują i jaki to gatunek. No i oczywiście odgadliście bez problemu, to są sekwoje. Tak, ale jest to ciekawy gatunek, bo to są endemity. One występują tylko i wyłącznie w Kalifornii. No, wielkie drzewa do 100 ponad metrów wysokości, o też potężnych pniach, tak? Faktycznie no, nigdy w życiu nie widziałem, tak, bo nie byłem w Kalifornii, ale myślę, że też jest to fascynujące przeżycie zobaczyć tak wielkie drzewo, tak? Co ciekawe jeszcze, tam też w Kalifornii występują inni krewniacy naszej sosny o potężnych szyszkach, tak? O masie do 5 kg, wręcz niebezpiecznych dla ludzi, którzy pracują w lesie, bo pracując tam należy zabezpieczać się nosząc kask na głowie przed tymi szyszkami, bo one nie tylko, że duże i ciężkie, to jeszcze mają takie bardzo ostre i niebezpieczne owocolistki, tak, także tak tam ludzie się zabezpieczają, stąd zobaczcie, wiedza jest potrzebna i w praktyce, i też, no żeby czasami wstydu nie było, że ja na sosnę mówię świerk, tak, czy odwrotnie. Także słuchajcie, ogólnie nagonasienne, ich wspólne cechy, no nasiona to jest cecha wszystkich nasiennych, tak, ale tutaj nagonasienne mają nasiona niczym nieokryte, bez owocu tak naprawdę, czyli gatunki nieowocujące to będą nagonasienne, tak? Druga cecha z kolei to budowa kwiatu. Oczywiście drzewa iglaste i wszystkie nagonasienne wytwarzają kwiaty, z tym, że są one proste w budowie, o czym mówiłem ostatnio. I kwiat żeński, no tu mam taką wielką szychę sosny czarnej, to jest kwiatostan żeński sosny czarnej, tak? Ona zresztą jest bardzo podobna do naszej sosny zwyczajnie, tylko większa, ciemniejsze ma te igły, no i takie wielkie szyszki wytwarza. Najczęściej na wybrzeżu możemy ją spotkać, tak? No i to są właśnie sosny czarne, tak się nazywa gatunek. Tutaj jeszcze nawet widzę nasiona, tak, one tutaj są, niczym nie okryte, tak? No jeszcze mocno się trzymają. Może ona była niedojrzała, jeszcze może jeszcze większa by wyrosła, tak? Sosna czarna. No ale to jest mniej ważny gatunek, on jest sadzony może dlatego, że jest taki atrakcyjny, tak? Albo może też dobrze rośnie na tych terenach właśnie piaszczystych, nadmorskich. No ale przejdźmy dalej do cech, tak? Ale tutaj na tym przykładzie też można powiedzieć, że no, patrzymy też na cały pokrój drzewa, jak to drzewo wygląda, czy jest w kształcie na przykład takiej właśnie choineczki i to będzie wtedy świerk lub jodła, lub też modrzew ma też kształt takiej szerokiej, wielkiej choinki. No ale sosna, jak się dobrze przyjrzycie, no to jest, można powiedzieć, odwrotna taka choinka, tak? Ten pokrój drzewa, ten kształt korony drzewa, no jest zupełnie inny, więc patrząc nawet na całe drzewo, no jesteśmy w stanie rozpoznać, jaki to może być gatunek, a jaki na pewno to nie jest gatunek, tak? No tutaj specjaliści jeszcze na korę drzewa patrzą, jak ta kora jest urzeźbiona, jaką ma barwę, nawet samo drewno rozpoznają nazwę gatunku drzewa po kolorze czy po wyglądzie drewna. No ale to już jest taka wiedza specjalistyczna, tak? No i słuchajcie, nasze gatunki na dzisiaj, no przede wszystkim jeszcze raz trzeba podkreślić tą sosnę, chociaż ona jest no często sadzona zamiast innych gatunków, co wcale nie jest takie korzystne, tak? Bo jest po prostu rośliną bardzo odporną, rośnie i na suchych miejscach, i na terenach podmokłych i bagiennych, tak? Tam, gdzie nic nie rośnie, no to sosna radzi sobie, tak? Stąd też ona jest nawet za często właśnie sadzona, no i rozpoznaje się po
igłach występujących po dwie z takiego krótkopędu, z takiego jednego miejsca, z którego wyrastają igły. Tutaj wyrastają po dwie niezbyt długie igły, tak? To jest ważna cecha. Dalej kształt kwiatostanów żeńskich, czyli tych szyszek, takie niezbyt duże, szerokie szyszki. No, kwiatostany męskie, no, to tylko przez pewną część roku widać żółte takie skupienia pręcików. No i tak jak mówiłem, ten ogólny wygląd drzewa jest też istotny, żeby rozpoznać, no, zwykłą sosnę, sosna zwyczajna, tak? No, mamy jeszcze inne gatunki, ale te inne sosny to możemy pominąć. Ewentualnie kosodrzewina, no to jest gatunek blisko spokrewniony z naszą sosną, ale występuje tylko w Tatrach. Także takie małe sosenki, można powiedzieć, silnie rozkrzewione, to są kosodrzewiny i jest to bliski krewny naszej sosny. Szyszki praktycznie takie same, tak? No i teraz, słuchajcie, przejdźmy do świerku i jodły. Te gatunki, no, wielu osobom mają prawo się pomylić, bo są naprawdę podobne, tak? To jest akurat gałązka świerkowa z ostatniego naszego odcinka o takich ostrych, twardych igłach rosnących wokół całego pędu, tak? Zapach jest taki żywiczny. To jest też dość charakterystyczne, bo jodło ma inny zapach. No i po spodniej stronie igieł, no, jest jednolicie zielono, tak? Natomiast u jodły tam są takie charakterystyczne dwa paski, igły są bardziej spłaszczone, miękkie, tak? I to da się rozpoznać, tylko trzeba wziąć do ręki, tak? Jak się rozetrze igły jodłowe, to pachną, dla mnie to jest zapach pomarańczy, tak? Taki charakterystyczny zapach, używane są zresztą do potraw różnych, podają taki fajny zapaszek, tak? No i słuchajcie, szyszki są dobrą cechą rozpoznawczą, bo tak naprawdę dość podobne świerkowe czy jodłowe, z tym, że u świerku one zwisają w ten sposób, tak? Często całe grupy tych szyszek takich zwisających to jest u świerku, natomiast u jodły, ja tu mam taką szyszkę jodłową, ona jest często troszkę szersza, no i one rosną w taki sposób odwrotnie, tak? One siedzą jakby na tych gałęziach, tak? Tak są osadzone, także no, mamy takie gatunki hodowlanych jodeł i tam można zobaczyć takie małe szyszki, nie aż takie duże jak tutaj u naszej naturalnej jodły rosnącej dziko w lasach. No to widać, że one faktycznie tak pionowo są osadzone na gałęziach, tak? Także to jest jodła. Jodła i świerk, no tutaj mówię, no trzeba też troszeczkę przyjrzeć się samodzielnie, zobaczyć, czy to faktycznie się zgadza, na pewno będzie się zgadzało, no i nauczycie się te dwa gatunki rozpoznawać, tak? No i jeszcze, no zostały nam takie ciekawostki, no tu mam cis, tak? Cis jest to drzewo lub krzew, jak hodowany u nas w ogródku, to jest w postaci takiego krzewu. Co ciekawe, on jest dwupienny, czyli mamy oddzielne, to jest cis męski akurat, bo ja tu widzę po takich niewielkich wprawdzie, ale widzę, że tutaj będą kwiaty męskie w postaci samych pręcików, czyli to będzie cis męski, a oddzielną rośliną będą cisy żeńskie i one wytwarzają tak zwane szyszkojagody. Ich szyszka jest miękka, barwna, co pokazywałem ostatnio na slajdach, tak? Czyli nie taka typowa jak szyszki zdrewniałe, takie suche innych gatunków, tylko właśnie miękka i jeszcze barwna. To nie jest owoc, to jest szyszka w postaci takiej miękkiej, barwnej, no, też otoczki, tak? Ta otoczka jest właśnie tworząca szyszkę, jest taka barwna. To nie jest owoc, broń Boże, tak? No i też ma miękkie ma igły, tak? Można sobie też, bo na terenie każdego miasta w ogrodach często jest to sadzone, w lesie jest gatunkiem niezmiernie rzadkim, tak? Właśnie cis. No, no i jeszcze modrzew, tak? Tutaj modrzew wykorzystałem do przystrojenia mojej tablicy jako taki gatunek, no, dzisiaj chyba najważniejszy. No, jest to ciekawy gatunek, bo jako jedyne drzewo iglaste w Polsce zrzuca igły na zimę, tak? Nie jest zimozielone, dopiero o tej porze powstają już, czy wyrastają, tak, świeże igły, no i możemy właśnie zobaczyć też oczywiście po szyszkach, tak, szyszki mają dla każdego gatunku charakterystyczny kształt i akurat modrzew ma takie, zobaczcie, nieduże te szyszki, tak, ale nawet kształt drzewa, takie jakby rozłożystej wielkiej choinki, to też jest dość charakterystyczne, tak. No i jeszcze
Może z krzewów o jałowcu trochę można wiedzieć, tak? Jałowiec niewielki taki krzew, bardzo pospolity w Polsce. No i on ma też te szyszko jagody, tylko nie są czerwone, tylko takie ciemnogranatowe, tak? No i chyba to, słuchajcie, z gatunków byłoby to, co najważniejsze. No jeszcze miałem parę zdań o znaczeniu powiedzieć, przypomnieć tak naprawdę. No oczywiście te gatunki tworzą lasy iglaste. Są to na przykład bory w Polsce, tak? Czy też w lasach mieszanych one występują jako taki gatunek, no wtedy drugorzędny, tak? Bo lasy to raczej liściaste, tak? Gatunki, tak jak na przykład u nas na Pomorzu, buk jest takim gatunkiem, a sosna czy świerki jako domieszka wtedy występują. No ale generalnie one tworzą ekosystem, to właśnie drzewa tworzą tę najważniejszą grupę gatunków, no, lasotwórczych, tak? A wraz z nimi, no, cały ten ekosystem spełnia określoną rolę, no i taką praktyczną, jak właśnie produkcja drewna. My z tego korzystamy do celów budowlanych chociażby, czy nie wiem, meble, tak? Nawet taka tablica, która to jest sosnowe, można rozpoznać po wyglądzie tego drewna, tak? Bo jest to charakterystyczne dla każdego gatunku. No i też takie cele właśnie rekreacyjne. Las to nie jest tylko produkcja, to nie jest tylko miejsce produkowania drewna, jak czasami niektórym się wydaje, że to las jest po to, żeby wytwarzać czy produkować nam drewno, tak? Na opał, do budowy, tak? No nie, słuchajcie, nie, las ma bardzo wiele różnych znaczeń, tak? I te rekreacyjne, czy takie no, elementy związane też z naszą psychiką. Naprawdę do lasu trzeba chodzić po to, żeby odetchnąć od codzienności. To jest istotne, tak? No i jeszcze chciałem wam powiedzieć o ciekawostkach, dlaczego ludzie, ja też tak lubię, dlaczego ludzie stroją swoje domy właśnie igliwiem drzew zimozielonych, czyli tych nagonasiennych. Na przykład na Boże Narodzenie, zima, tak, zwykle śnieg jest, chociaż to różnie bywa, ale zwykle śnieg jest, tak. Przyroda jest w stanie uśpienia, a te gatunki zimozielone wykorzystujemy, bierzemy do domu gałązki, czy całe nawet drzewka, żeby mieć je przy sobie, tak? No one, słuchajcie, przypominają nam o nieśmiertelności, tak? Że są takie gatunki, mimo że cała przyroda, no, usypia, tak? Zamiera, to one są dalej zimozielone. I dlatego też, słuchajcie, wzięły się takie tradycje właśnie wykorzystywania tych drzew iglastych do przystrajania swoich domostw, tak? No przyroda, słuchajcie, może nas bardzo wiele rzeczy nauczyć. Naprawdę warto podpatrywać tą przyrodę i wyciągać dla siebie różne ciekawe wnioski. A jeszcze dla was doświadczenie, słuchajcie, na koniec. Chciałbym, żebyście zrobili taki eksperyment w domu, żeby na spacerze poszukać sobie jakiejś szyszki, może być sosnowa, tak, taka wysuszona, wrzućcie ją do wody i zobaczycie, co się z nią będzie działo, jaka sprytna jest przyroda, nawet jeżeli to jest już, no, martwy element, tak, bo ta szyszka już oderwała się od organizmu macierzystego, ona dalej potrafi zareagować na zmiany, które dzieją się wokół niej. Naprawdę jest to ciekawe. Zróbcie, spróbujcie, a zobaczycie, tak? Na dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Do widzenia.